Język C++ pozwala na deklarowanie własnych funkcji. Robimy to po to, żeby nadać programowi jakąś strukturę. Na przykład tutaj mamy napis koder na strychu, który jest po prostu w funkcji main. Oczywiście można napisać program w ten sposób, że kopiujemy po prostu nasze dane do funkcji main, ale wtedy program będzie bardzo brzydki. Będzie to taki tak zwany spaghetti code. Dlatego wprowadza się coś takiego jak funkcja. Na przykład napiszmy sobie funkcję bez żadnych argumentów, czyli będzie to funkcja o typie void, która nie będzie pobierała żadnych argumentów, ani nie będzie nic zwracała. I do tej funkcji wpiszemy właśnie taki napis, czyli funkcja będzie wypisywała napis do konsoli. Teraz, jeżeli wykonamy tą funkcję, to będziemy mogli wykonać ją na przykład kilka razy. Popatrzcie, ja wywołałem funkcję o nazwie funkcja, tak, która wypisała mi koder na strychu. Jeśli teraz wpiszę to na przykład w pętlę nieskończoną, będziemy mieli wywołanie funkcji w sposób nieskończony, czyli będzie ona wywoływana non-stop. I w ten oto sposób mamy pierwszą naszą nieskończoną pętlę, która wywołuje funkcję o nazwie funkcja.